Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Tomuś. Dziś pokażę Wam w końcu, jak grać AD Flex 8. Tak jest, wiele osób z Was pisało mi na Discordzie, może bym zrobił taki poradnik, albo wiele z Was też pisało, że jeżeli czegoś nie hitną, to co mają zrobić, więc tutaj dowiecie się dosłownie wszystkiego, wszystkich wariacji, wszystkich wariantów, jak grać właśnie tą kompozycję, która jest chyba najbardziej popularna i najsilniejsza i zostanie, wydaje mi się, najsilniejsza do końca już setu, ponieważ pokazuje to nawet ten patch, który wyszedł dosłownie wczoraj na YouTubie i go całkowicie przeczytałem, przeanalizowałem i sądzę, że kompozycje, które są teraz w mecie, nadal zostaną, bo ciężko jest też zmieniać jakikolwiek patch note w momencie, kiedy niedługo są Mistrzostwa Europy, niedługo jest Ultraliga, niedługo są Mistrzostwa Ameryki, Mistrzostwa Świata, wiadomo. Nie liczę oczywiście ostatniego patcha, który jest zazwyczaj taki fun to play. Nawet Riot pisze, że ostatni patch zawsze robią coś tam, zbufują albo coś ciekawego zrobią, więc może coś się w ostatnim patchu zmieni, ale to zależy. A więc, dla nowych osób, które weszły w ten poradnik tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć tą kompozycję, jak się ją gra, to zapraszam również na mój dokument, który macie link w opisie i w podpiętym komentarzu. Tutaj macie dosłownie kompozycje, które są grane w mecie, które są grywalne, czyli A+, S-tierowe, czyli takie, powiedzmy, słabsze od tej całej górnej warstwy. Do tego macie też headlinery, w każdym patchu są tu zmieniane, które są najlepsze. Macie tutaj, jak startować early game, patch note, którego jeszcze osobiście teraz nie wrzuciłem. Tutaj macie takie czempiony, jakie są S-tierowe. Tutaj macie itemy, jak i również mój ranking. Archiwum to Was w sumie nie interesuje. A my już zaczynamy trochę od dupy strony, bo od dołu, ale napisałem pełny poradnik. Oczywiście ludzie, którzy wcześniej nie korzystali z dokumentu, to wiedzą, czy przepraszam, ci, co korzystali z dokumentu, pewnie już wiedzą, że tutaj wszystko update'owałem, bo po pierwsze dawałem Wam informacje na społeczności, po drugie na dokumencie po prostu macie linki i wchodzicie w niego i macie właśnie tą kartę. Jeśli chodzi o early game, bardzo różnorakie są early game'y. Ja standardowe Wam pokażę, czyli granie właśnie Yasuo, headlinera oraz do tego gramy Kennena, Lilię, Niko oraz Gnara. Wtedy mamy 4 superfany, 2 true damage i 2 guardiany. To jest taki bardzo stabilny start. Są jeszcze starty, że możecie po prostu zamienić Yasuo na Jinx, wystartować sobie właśnie jakieś red buffy, do tego dodać Senne. Też będziecie mieli true damage i wtedy będziecie mieli darmowe Ginso na Jinx. Też można jakoś przejść. Kolejny early game, który możemy tutaj dołożyć, to taki, żeby grać po prostu w Hardsteele, ale Hardsteele też chcę bardzo pomijać w tym poradniku, ponieważ Hardsteele to jest mega taki ciężki do przejścia early mid game i ogólnie late game, bardzo ciężka cecha, żeby wypłacić bardzo dobrze i tak dalej, ale jeżeli macie, no to wiadomo, set i on na 5 Hardsteelach w mid game, na 3 w early game, do tego bierzecie jakiegoś na początku Kesantę, na 6 poziomie rolujecie trochę głębiej, aby zdobyć Apeliosa, aby tam lepiej korzystać z tego red buffa czy Infinity Age, zależy też jaki macie slam. Wydaje mi się, że taki stabilny to jest właśnie Jinx albo Yasuo, może być tutaj też Olaf. Olaf jest w sumie bardzo silny w early game'ie. Na 6 poziomie możecie zrolować po pełno headlinerów, jeżeli chcecie zamienić Yasuo, możecie na 6 levelu zrolować po Yona albo Riven, albo na 6 poziomie, jeżeli gracie z Jinx, to możecie na przykład zrolować po Senne, wtedy zamieniacie Jinx upgrade i na Senne wrzucacie jakiegoś red buffa albo Infinity Age, chociażby też ona w miarę tam dobrze korzysta z tego Infinity Age. Co jeszcze tutaj można? Oczywiście Seraphin. Jeżeli macie red buffa, a na 6 poziomie chcecie mieć lepszą jednostkę niż Jinx, to Seraphin też bardzo fajnie korzysta z tego red buffa i blue buffa, wiadomo, to są takie bardzo standardowe itemy. Tutaj mamy mid game i to jest taka podstawa. Co to oznacza podstawa? Że to na 100% tej jednostki musicie mieć na levelu, powiedzmy, 7-8, nie? A to, co Wam poleci na 8, to za chwilę do tego przejdziemy, ale to jest tak: Zac, Zed, Yon, S, Lux, Miss Fortune oraz Bard. Chcecie mieć aktywowane jazzy, dzięki temu czym więcej macie brązowych synergii, tym większy macie damage, ale to też na pewno wspomnę za chwilę. Lecimy do góry, jest tutaj tier lista itemów na slam. Co to oznacza? Czyli jakie są najlepsze itemy w tej kompozycji, że jeżeli nawet zrobicie od góry do dołu te itemy, to zawsze będziecie mogli je dobrze wykorzystać. Oczywiście zaczynamy od początku, czyli Infinity Age, Red Buff oraz Blue Buff, czyli takie bardzo standardowe itemy, setup itemów jak na Ezreala. Pewnie każdy już wie, że te itemy po prostu są na nim najlepsze. Jeśli chodzi o tank itemy, to Krongard oraz Event Shroud to są itemy, które zawsze powinni się składać, jeżeli macie wolny Magic Resist, wolny macie pas, albo wolną macie różdżkę oraz armor, to zawsze je składacie, są to bardzo silne itemy, w sumie to najsilniejsze. Idziemy tutaj do A-tierów, A-tierze to są takie stabilne itemy na Zeda,
czyli właśnie Blood Tister, do tego Edge of Night. W sumie najważniejsze na Zedda jest właśnie posiadanie Edge of Night, także jeżeli skupiacie się wokół grania Zedda bardziej niż grania Eza, no to Edge of Night to jest taki, powiedzmy, przymus. Do tego Hand of Justice to jest taki zamiennik Blood Tristera, zwłaszcza kiedy macie na przykład ten augment, który zwiększa wam moc Hand of Justice, to możecie nawet hoja po prostu wpierdzielić na Eza zamiast jakiegoś Blue Buffa chociażby, albo Infinity Age. Giant Slayer, bardzo dobry item na Eza i bardzo dobry item na Zedda, lepszy oczywiście na Zedda, bo na Zeddzie działa on też spoko, a na Ezie właśnie ten Blue Buff, Red Buff oraz Infinity Edge jest po prostu lepsze. Ale tutaj lecimy, kolejny item, czyli Warmog. Taki dosyć solidny item, w każdej kompozycji naprawdę on dobrze działa, ale zawsze, jeżeli macie tylko okazję zrobić Warmoga, to go po prostu róbcie. B-tierowe itemy, czyli takie itemy, które możecie złożyć i zawsze one będą również spoko. Deadblade, zawsze zamiennik jakiegoś Infinity Age, można go również rzucić na Zedda i też jest spoko. Gunblade, bardzo często Gunblade używam na Ezie oraz Zeddzie, jeżeli nie mam naprawdę jakiegoś Red Buffa, Blue Buffa, bo to się też zdarza. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o grę TFT, to musicie grać wokół kompozycji, wokół itema, które macie, a nie wyczekiwać czasami na jakieś silniejsze itemy. Mówimy tu o midgame i late game, w momencie kiedy już macie, chcecie kompozycję składać, aby nie wypaść z gierki poniżej top 4. Adaptive Helmet, raczej item tylko i wyłącznie w tanki, czyli jakiś, na jakiegoś seta, na jakąś popi, na jakiegoś zaka, zawsze fajnie wejdzie. Problem tylko jest z Adaptive Helmetem taki, że jeżeli zeslamujecie we wcześniej fazie, to musicie mieć łezkę oraz Magic Resist, co to powoduje, że zamykacie się, no bo jeżeli nie macie Blue Buffa, no to potrzebujecie łezkę, jeżeli nie macie BTK, to potrzebujecie KW, a jeżeli chcecie Shrouda, to potrzebujecie również Magic Resu, więc raczej pomijałbym Adaptive Helmet we wczesnej fazie, ponieważ bardzo ważne itemy się z innych tych itemów składa, czyli z łezki i Magic Resistu. Gargoyle, bardzo spoko item, ja go często bardzo używam. Dragon's Claw, aktualnie w mecie trochę częściej widywalny, bo nawet dostał nerfa, no bo są takie jednostki jak Seraphin, albo taka jednostka jak Ari, też A+owa, także Dragon's Claw naprawdę spoko. Bramble Vest, standardowy item, jeżeli macie jakieś AD Riven czy coś i chcecie ją chwilowo zatrzymać, to Bramble Vest na pop oraz na Zaka jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o Titan Resolve'a, tutaj mam lekki problem, bo bardzo fajny slam w early game, ale czy na Zedda jest on lepszy niż Edge of Night? Tym bardziej ponownie wracamy do tematu, że jeżeli z armora zrobicie Titana, no to nie macie Edge of Night. Jeżeli z Attack Speedu zrobicie w early game Titana, to nie macie Red Buffa czy chociażby jakiegoś Giant Slayera, także bardzo słaby slam taki C-tierowy właśnie, dlatego D-tierowych, resztę itemów tak naprawdę tutaj nie pokazywałem, jakichś tam różdżek i innych pierdół, bo wydaje mi się, że te itemy to są standardowe, wokół których powinniście grać, jeżeli gracie tą kompozycję. Tier lista headlinerów i tutaj zaczynamy od dołu. Bardzo dużo możliwości jest wariantów, które za chwilę wam przedstawię, tak jak mówiłem, coraz idziemy wyżej. Akali headliner jest słaba, Zak mógłbym go nawet dać do A-tieru, ale twierdzę, że te trzy jednostki są trochę silniejsze niż sam w sobie Zak. Viego, czyli czysta alternatywa, też jest B-tierowy i tutaj przechodzimy już wyżej, czyli A-tier, Zed, Caitlyn oraz Akali True Damage. Dałem Akali True Damage trochę wyżej, dlatego że jest ona lepsza w AD Flex niż KDA Akali. Jeżeli chcecie korzystać na przykład z Executonera, żeby aktywować brązową cechę, to lepiej zagrać właśnie True Damage, a nie Akali KDA, jest ona lekko silniejsza. Przechodzimy do S-tieru, w S-tierze Ezreal oraz Poppy. Jeżeli macie tylko i wyłącznie, no chyba logiczne jest, jeżeli najlepsze itemy macie na Ezie, no to dostać headliner Eza, no to jak na życzenie idealne. A Poppy to jest taka alternatywa, że jeżeli macie Mosher Poppy albo Emo Poppy, to chcecie ją zagrać jak najbardziej. Mosherową Poppy też można brać, tylko trochę inaczej się gra, wtedy trochę mniej jest brązowych synergii, bo trzeba aktywować 4 Moshery, aby ta Poppy miała większy potencjał. Jak już wybieracie między Mosherem a Emo, to chcecie po prostu Emo, nie? I tyle. Itemy na Caitlyn macie tutaj alternatywne, czyli Red Buff, Giant Slayer, Deadblade, Infinity, leczenie, czyli Hextech Gunblade, Hand of Justice, Guard Breaker, ostatecznie jakiś Ginso można wrzucić oraz Huragan, ale to takie bardziej niższe itemy, nie? Jeśli chodzi o naszego Viego, to bardzo ważne na Viego mieć właśnie Edge of Night oraz Hand of Justice i Infinity Age. Może być alternatywa Red Buff, Betek, Giant Slayer oraz Deadblade. Jeśli chodzi o itemy na KDA Akali, to tutaj jest trochę gorzej, no bo bisowe itemy na Akali są bardzo, bardzo ważne, czyli właśnie Red Buff, Infinity oraz Hand of Justice. Jeśli chodzi o zamiennik Hand of Justice, no to jest Betek, a Edge of Night to jest takie ostateczne, jeżeli wiecie, gracie na przykład, macie slam w early game jakiegoś Yasuo, potem Yona, macie już na nim Edge of Night, no to i go nie
nie hitniecie, a hitniecie Akali KDA w ostateczności, to The Edge of Night zawsze na niej spoko wleci. Tak samo itemy na Akali True Damage, czyli właśnie Edge of Night według mnie na Akali True Damage jest to najważniejszy item. Jeżeli nie macie Edge of Night, to chcecie mieć Sterak Gage'a, jeden z tych dwóch itemów jest bardzo, bardzo ważny. Do tego możecie dołożyć Blood Tristera, Last Whispera, przepraszam, Giant Slayera, Infinity Age oraz Hand of Justice. Dalej Poppy, na Poppy typowo tank itemy, więc albo Event Shroud, Warmog oraz Gargoyle, Bramble Vest albo Steadfast, a jeżeli nie tą drogą idziecie, to zawsze możecie na Poppy wrzucić Titana oraz BTK i Steraka i też to takie bruzerowe itemy będą na niej po prostu spoko działać, ale bardziej skupiałbym się na tych tank itemach, a jeżeli chcecie już te bruzerowe itemy brać, to raczej chcecie je grać wtedy, kiedy macie Mosher Poppy, wtedy potencjał z czterech Mosherów jest bardziej wykorzystywany przez BTK i Steraka niż te poprzednie. Itemy Ezreal, no to wiadomo, Red Buff, Blue Buff, Infinity Age to najlepszy setup. Jeżeli macie te itemy, to naprawdę top 4 murowane, tym bardziej jak macie Headlinera. Ale jakbyście ich nie mieli, to Hand of Justice, tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli macie wzmocnionego Hoya, to można na niego wrzucić. Shojina oraz Ginso też czasem widywałem, więc wspominam. Ja osobiście nie preferuję tych itemów, ale wspominam. Hextech Gambit, czyli czyste leczenie oraz Deadblade, aby wzmocnić mu AD. Itemy na Zeda, Edge of Night, najważniejszy item naprawdę. Oczywiście gracie wokół gry, tak jak wcześniej wspominałem, a więc jeżeli nie macie Edge of Night, ale macie jakieś Titany, Gunblade, Steraki, Deadblade, Infinity, Hoye oraz Beteki, inaczej. W 100% chcecie mieć leczenie na Zedzie, nie? Więc albo Betek, albo Hoy, a do tego dokładacie najważniejsze Edge of Night, a jak nie, no to cała ta reszta nawet spoko wejdzie. Jeśli chodzi o augmenty, nie będę tu wspominał o augmentach. Bardzo fajnie działa z tą kompozycją Last Send, tyle mogę wspomnieć. Cybernatyki są też naprawdę spoko, ale ogólnie to te augmenty, nie zmieniałem ich jeszcze, więc nie chcę za bardzo się pomylić czy coś źle powiedzieć, także lecimy dalej. Tutaj Headliner Early Mid Game to co wam wspominałem, że możecie zacząć od Yasuo, potem zamieniacie na Yona, potem chcecie Zedda, Poppy, Ezza, Caitlyn i całą resztę. Jeszcze jedna jest opcja, ale to za chwilę, czyli granie Luciana albo Jhina, ale to przejdziemy za chwilę. Wszystkie wersje i tutaj przechodzimy już do... Można powiedzieć, że zwróćcie uwagę na w jaki sposób się to gra, czyli jeżeli na 8 poziomie na przykład rolujecie, rolniecie jednego Eza, rolniecie jednego Zeda, poleci wam, macie już ten mniejszą ilość golda, bo wiadomo, że jeżeli macie na przykład rolujecie z 60 golda nadwyżki do 20-15, żeby właśnie uzupełnić ten 8 poziom i po jednej rolce macie Akali True Damage albo Akali Executoner, to chcecie rolować dalej, bo macie po prostu na to możliwości, ale czasem jest sytuacja, w której macie 20, 15, 30 ekonomii, nie możecie już sobie pozwolić na rolowanie, więc te alternatywne kompozycje trzeba tutaj wspomnieć. Gramy tutaj Akali, albo bierzemy Akali True Damage, albo Executoner. Jeśli chodzi o wybór tej Akali, to jest bez, wydaje mi się, różnicy, choć twierdzę lekko, że ten True Damage Akali jest silniejsza, ale w razie wzięcia Executoner Akali to też się nie bójcie, bo ważne jest to, żeby aktywować sobie jedną cechę brązową, czyli albo True Damage, albo Executoner, wtedy macie dzięki Jazzowi trochę więcej damage'a. Do tego dostawiamy Zedda, Yona, Zaka, Seta, czyli zamiast po prostu Poppy dostawiacie Akali. Drugą z wersji jest to Z True Damage, czyli jeżeli weźmiecie Akali True Damage, to możecie zagrać też drugą wersję, czyli wymaksować zamiast 2 na 4 True Damage'a, do tego dostawiacie Echo, Kesante oraz Seta, żeby zrobić Hard Steal'e i gracie tutaj bez Eza. Tu bardziej chodzi o to, że w poprzedniej wersji mogliście zagrać Eza i Akali Carry, a w tej wersji gracie Zedda i Akali Carry, czyli poświęcacie po prostu tutaj Eza i dostawiacie Kesante, który równocześnie z Echo daje wam Sentinela, taki można powiedzieć potężny front. I do tego zamiast Poppy dostawiacie Senne na daleko, która wam aktywuje 4 razy True Damage. Kolejną z wersji jest Caitlyn pod HBita, czyli gramy tutaj jeszcze większy front, bo mamy tutaj Amumu, Poppy, Thresha oraz Seta, czyli pomijamy takie jednostki jak na przykład Zac, jak na przykład Yon. Do tego dostawiamy Miss Fortune, Eza oraz Apeliosa, wtedy aktywujemy sobie Rapid Fire'a oraz Emo dzięki Poppy Amumu. Do tego mamy Big Shota z MF-ką i Ezreal'em. I tutaj jak to wygląda? Na Caitlyn wrzucamy sobie jakieś itemy stricte pod AD, na Ezreala te same co wcześniej wspominałem, czyli Blue Buff, Red Buff oraz Infinity Age. Na Caitlyn może być wrzucony Shojin, może być wrzucony Deadblade, może być wrzucony ponownie Infinity Age, może być Gunblade, może być Last Whisper, chyba że macie Event Shrouda, to wtedy raczej pomijacie. Bardziej takie stricte AD
itemy po prostu. Na Poppy wrzucacie swoje itemy typu Shroud, typu Warmog albo Betek i Titan. Jeżeli macie Beteka i Titana na Poppy, to Event Shrouda można wrzucić na przykład na Amumu albo na Seta i też to będzie spoko działać. Na 9 poziomie wiadomo, na 9 lepiej wspomnę na koniec, co można dodać. To będzie bardziej tak, można powiedzieć, do filmiku. Wszystko po kolei, nie? Tutaj kolejną z wersji jest Caitlyn pod HBita, grana nie z Ezreal'em, tylko z Zed'em, czyli znowu ta sama sytuacja, co przed chwilą wam tłumaczyłem, czyli znowu nie gramy Eza, no to chcemy zagrać Zed'a. Dodajemy tutaj Iona, Seta oraz Apeliosa, wtedy mamy Rapid Fire'a oraz Crown Diver'a do Zed'a, do tego dokładamy Zaka, aby aktywować swojego ADM'a oraz Bruzera do Seta, do tego Amumu Thresh daje nam Guardiana i to tyle. Jeśli chodzi o nasze tanki, temy wrzucamy je na Zaka, czyli Event Shroudy, Warmogi, jakieś Gargoyle, Bramble Westy. Do tego można jakiegoś Thieves Glove'a walnąć na Seta. Jeżeli macie jakieś off-tanki temy, no to oczywiście na Zeda, czyli Beteki, Edge of Night, Titany, Hoje, Infinity Age. Na Caitlyn, tak jak wcześniej mówiłem, tylko przed chwilą była wersja z Ezreal'em, więc ten Red Buff Infinity lepiej wchodzi po prostu na Ezreal'a, ale jeżeli tutaj nie gramy Ezreal'a, to Red Buff Infinity oraz Blue Buff albo Gunblade, czy chociażby jakieś leczenie, czy jakiś Power Spike na AD, czyli Deathblade, też naprawdę będzie tutaj spoko. Kolejną z wersji jest Caitlyn pod Rapid Fire'a, czyli co często się pytacie, co zrobić, jeżeli nie leci dany headliner w Chosenie, czyli chcecie na przykład HBita, ale dostaniecie na przykład Rapid Fire'a i go pominiecie, a macie 40-30 golda i przez to przegrywacie grę, więc po to jest ten filmik, żeby wam wszystkie alternatywne wersje jakoś tam wytłumaczyć w miarę, nie? Jeżeli hitniecie Caitlyn w Rapid Fire'a, to logiczne jest, że nie chcecie dozdawać jakiegoś Luciana czy kogoś, bo macie darmowego Rapid Fire'a. Zamiast tego wstawiacie Garena, który razem z Kesante daje wam Sentinela, do tego Zac, Set, żeby aktywować Bruzera. Ezreal ma dzięki temu Heartseala oraz MFK i Bart, czyli typowe dostawienie dwóch Jazzów. Na Ezreala tym razem to samo, co przed chwilą mówiłem, czyli Infinity, Red Buff. Na Caitlyn stricte AD itemy. Możliwe... Aktualnie Caitlyn dostała takie zmiany, że jej skill naprawdę często się odpala. Kiedyś Shojin był bardzo popularny na Caitlyn, teraz jest trochę mniej popularny, ale jeżeli wrzucicie jakieś Ezreal stricte pod niego itemy, do tego dodacie jakieś Shojiny na Caitlyn, żeby się częściej odpalała, też to nie jest jakiś wybitnie duży błąd. Tutaj mamy kolejną z wersji, czyli Rapid Fire'a z Ezem i Zedem i Poppy. Czyli można powiedzieć, że wersja bez jazzowa. Co bardziej przeczy AD Flex 8, ale faktycznie bardzo często tą kompozycję widywałem, ale co jest problemem w tej kompozycji, to, że musicie mieć aż 5 jednostek za 4 golda, a jak dobrze wiecie, nie wiem na jakim elo gracie, ja jestem aktualnie na Grandmasterze 500-400 LP, no AD 8 jest grana po 4-5 osób w lobby, nie? Więc jeżeli gracie na niższym poziomie, może wam się to faktycznie udać, jest to nawet lepsza wersja czasami niż wersja z jazzem, ale bardzo trudno ją zdobyć. Gramy tutaj Zaka, Poppy, Zeda, Ezreala oraz Caitlyn. Na Caitlyn wrzucamy swoje stricte AD itemy, na Eza wrzucamy Red Buffy, Infinity Age, do tego na Zeda gramy bruzerowe itemy, czyli Beteki, Edge of Night i Hoja na przykład albo Infinity Age, na Zaka lub Poppy. W tej wersji polecałbym raczej na Zaka wrzucać tank itemy, czyli właśnie jakieś Shroudy, Warmogi, Gargoyle i tak dalej. Lecimy z kolejną wersją, czyli wersja z Viego. Mogę nawet powiedzieć tak osobiście, że wydaje mi się, że nie wiecie, że można grać w Viego z AD Flex. Można, tak, tylko jest to bardzo, 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 bardzo alternatywna wersja, ponieważ Viego nie jest aż tak wybitnie silnym headlinerem, żeby go brać, więc gramy tutaj Pentakill Viego. Bardzo ważne, żeby dostać Pentakill Viego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli weźmiecie Edgelord Viego, to tak naprawdę nic wam to nie da, ponieważ będziecie mieli tutaj 4 Edgelordy. A co jest problemem w Edgelordach, to, że nigdy się nie gra powyżej 3. Po prostu 5 Edgelordów jest za słabe, żeby je aktywować. Więc nawet jeżeli wejdziecie w 9 poziom i dodacie 5 Edgelorda, jakim jest bodajże Kane, to lepiej dodać po prostu jakąś legendę w stylu Illaoi albo Yorika. Po co maksymalizować Edgelord razy 5, skoro jest słaby? Więc albo 3 Edgelordy, albo 7, to taka ciekawostka ode mnie. Do tego dodajemy taki sam stół jak wcześniej, czyli Ezreal, Miss Fortune, Bart, Set, Yon oraz Zac. Na Ezreala te same itemy, Red Buff Infinity, często się powtarzam, ale chcę, żeby to tam jakoś wybrzmiało. Do tego MFK, Kaylee, aby aktywować Pentakilla oraz Edgelorda i Bart do jazzu. Dobrze. Tutaj jest wersja z Edgelordem, trochę zmieniona, ale nadal twierdzę, że Edgelord Viego jest
no, że tak powiem, o wiele słabszy niż Pentakill Viggo. Gramy tutaj Zaka, Zeda, Viego, Jona, Barda oraz Miss Fortune, Jeza. Jeśli chodzi o ten stół pod Edgelord Viego, to warto grać jednak Zeda jako second carry, nie Eza. W ogóle wróćmy na chwilę. Tutaj nie ma Zeda i tutaj jest znowu ta sytuacja. Viego oraz Ezreal. Jeżeli nie macie itemów na Eza, tylko macie na przykład dwa bruzerowe itemy, na przykład w tym spocie bardzo ciekawe jest ten wzmocniony Hand of Justice, więc jeżeli macie Augment z wzmocnionym Hojem, no to na Zeda Hoj, na Viego Hoj, do tego Edge of Night oraz Edge of Night na Zeda, jakieś Infinity Age, Red Buffy i tak dalej, naprawdę są naprawdę tutaj spoko, a na Zaka wszystkie tanki temy, najważniejszy to jest Evenshroud oraz Warmog. Gramy tutaj 4 bruzery, czyli to jest typowe wyciągnięcie bardzo silnego frontu, czyli właśnie Zaka pod bruzera. Co jest ważne w Zaku, to żeby bardziej skupiać się na bruzerowym Zaku, bo ADM Zak jest też ciekawy, za chwilę pewnie tutaj mam gdzieś zdjęcie zrobione, ale bardziej preferowałbym zawsze wyciągnąć bruzera. Na Ezreala wrzucamy te same itemy, na Zeda te same itemy, co wcześniej wspominałem, do tego dajemy Zaka. Zamiast Gragasa można tutaj wstawić i Laoi oczywiście. Na 9 poziomie możecie dodać na przykład Lux, aby aktywować Dazzlera i dać trzeciego ADM-a, a jeżeli nie, to możecie dać na przykład Ziggsa i wtedy Ziggs da wam dojrze Dazzlera, to jeszcze tego Hyper Popa, tak, i wam aktywuje dwie cechy, więc też jest naprawdę spoko. Też można wrzucić tutaj Yorika, ponieważ na 9 poziomie da wam to Moshera. ADM Zak. I tutaj robi się trochę inaczej. Jeżeli chcecie grać 3 ADM-y, to zaraz sobie powiecie, no ale chętnie bym zagrał 4 ADM-a, bo dosyć dużo daje Zedowi. No i owszem, i wtedy na 9 poziomie jesteście zmuszeni dodać Lux. I wtedy Lux wam daje Dazzlera oraz 4 ADM-a, co jest o wiele gorsze niż zagranie samej w sobie legendy w tej wersji. Czyli jeżeli macie dać Illaoi i dodać do tego Yorika, to jest to silniejsze niż dawanie samej w sobie Lux. O to mi chodzi, nie? Na Poppy, na Zaka, przepraszam bardzo, wrzucamy wszystkie tanki temy. Do tego Ezreala na tych samych itemach co zawsze. I to tyle, jeśli chodzi o każdą z wersji. Ale mam jeszcze dla was wersję z Akali KDA i z Akali True Damage, w razie czego, taką opisywaną, bo tutaj mam Akali True Damage, którą chyba wcześniej mówiłem, z Executonerem. Jeżeli wyciągniecie Executonera, to gracie po prostu True Damage Akali, na nią jakieś takie itemy standardowe, czyli bruzerowe, albo do tego jakiś sterak. Do tego Poppy na froncie z Warmogiem oraz Evenshroudem, Ezreal jako drugiego carry, a na Poppy itemy, tak jak wcześniej mówiłem, Akali KDA, czyli znowu bierzecie Akali w Executonera, dostawiacie na nią Red Buffa, Hand of Justice oraz Infinity Age, do tego na Poppy Evenshroud, Warmog oraz trzeci tankowaty item i w tym spocie, jak tutaj zauważycie, to w Akali True Damage gracie Eza carry, a w Akali KDA chcecie zagrać również, nie Ezreala carry, tylko Zeda carry, bo jest tutaj w tym spocie o wiele silniejszy. Dobra, przechodzimy teraz do lekkiego, jakby to powiedzieć, opisu Good Item Slamów. Tutaj napisałem, czyli właśnie Red Buff, Blue Buff, Infinity, Evenshroud, Warmog, Blood Trister, Giant Slayer, Edge of Night oraz Hand of Justice. To jest moja taka topka, powiedzmy, itemów, które zawsze w tej kompozycji po prostu chcecie mieć. Dobrze, został nam tylko i wyłącznie 9 poziom. Zróbmy tutaj edytuj. Bo tutaj wszystko napisałem ja, wejdźmy sobie na sam dół, żeby wam to jakoś przedstawić. Mamy kompozycję i teraz tak, powiedzmy, że mamy taki standard, bo nie będę teraz bazował na tych poprzednich wersjach, jaką wersję, do której będę co chwilę to przedstawiał, tylko damy taki standard i do tego się będę odnosił, jeżeli macie jakiś tam inny headliner po prostu, nie? Czyli Poppy, Z, do tego oczywiście Ezreal, Zak, MFK, Bart. Co tu jeszcze w kompozycji? Jon, oraz Set. Dobrze. To jest taka podstawa. I teraz powiedzmy sobie tak, jeżeli na przykład weźmiemy sobie Zeda w nie ADM-ie, tylko Zeda w Crown Diverze, co jest trochę słabsze, ale mówimy tu o 9 poziomie. Więc jeżeli weźmiemy Zeda w Crown Diverze, to co możemy dodać na 9? Oczywiście, że Kiyanę, która da nam po prostu 4 Crown Divera i jest naprawdę silną jednostką, mało osób ją docenia tak naprawdę, więc taka sytuacja. Jeżeli weźmiemy Zeda w ADM-ie, nie wiem, czy tutaj będę mógł zmieniać tak szczerze, jest Zed w ADM-ie, to wtedy sprzedajemy Kiyanę
i na 9 poziomie możemy dodać takie jednostki jak Yorick, takie jednostki jak Zix, takie jednostki jak Illaoi, albo taką jednostkę jak Lucian, aby wzmocnić swój jeszcze bardziej jazz. Zależy, co Wam oczywiście na 9 poziomie doleci. Czyli takie standardowe jednostki, które Wam polecam właśnie, to jest zapamiętać Zixa, Yorika oraz Illaoi oraz Luciana. To są takie 4 postacie. Co tutaj możemy jeszcze zrobić? Jeżeli gramy powiedzmy tutaj Viego jako second carry, to można też, mając Pentakilla na 9 poziomie, dodać Yorika, aby aktywować Moshera. Na 10 poziomie, jeżeli mamy tylko okazję, możemy dodać Karthusa, który wzmacnia nam Viego i daje nam 5 Pentakilla. Na jakiegoś Karthusa możemy z jakichś ostatnich kółek dawać jakiegoś Shojina, Morello, Staffa, Adaptive Helmet i tak dalej. Także wiele tutaj jest możliwości w tej wersji. Co tutaj mamy dalej? Jeśli chodzi o Akali True Damage i weźmiemy ją na przykład chociażby w Executonera i nie chcemy wystawiać takiej jednostki jak Echo, albo chcemy ją zamienić, to na 9 poziomie możemy dać Kianę, a na przykład takiego Echo można zamienić na spokojnie w znowu Yorika, albo Luciana, albo Illaoi. Takie dosyć proste tipy, tak mi się wydaje. Z Zakiem, jeżeli mamy Zaka w Bruisera, to można też zrobić taki motyw, że wejdziecie w 9 poziom, wyrolujecie do 30 ekonomii na przykład Illaoi, dodacie 5 Bruisera i na 6, znaczy na 10 poziomie, jeżeli tylko macie wejście, to możecie dodać 6 Bruiserów i wtedy Zak naprawdę będzie długo, długo żył, bo ma 90% czy 85% maksymalnego zdrowia, a ten Ezreal, który będzie z tyłu i będziecie mieli jeszcze większą ilość Bruiserów, to będzie naprawdę długo wytrzymywał, długo sobie tam klikał, ponieważ ciężko będzie się enemy teamowi przebić przez tych Bruiserów po prostu. Jedyny problem w tych Bruiserach to jest to, że jeżeli ktoś ma naprawdę Giant Slayera na swoim głównym carry, no to już jest tam trochę oczywiście większy problem. Jeśli chodzi o naszą Caitlyn, no to wiadomo, że na 9 poziomie chcecie zagrać Luciana jako second carry, bo jest naprawdę spoko, czyli przerzucić na przykład itemy z Ezreala, jeżeli Lucian naprawdę... Lucian jest mało wykorzystywany, a wydaje mi się, że potrafi zadać o wiele więcej na 9 poziomie, tym bardziej, że jak dodacie Illaoi na front, żeby mieć większy frontlane, nie gracie wtedy na przykład jakiegoś Zeda albo coś, to Lucian jak się wystrzela, to może zadać 9-11 tysięcy, a Ezreal czasami zadaje 7-9, także taki tip ode mnie. Na 9 poziomie też można dodawać Lux, aby aktywować 4 ADM-a oraz Dazzlera, czyli wzmacniać swojego Zeda. Też naprawdę jest to spoko. Jest jeszcze możliwość grania Sony, tylko pamiętajcie, z Soną teraz jest taki problem, że jest praktycznie zabita na tej Sonie, która dawała attack speed, więc jeżeli macie jakieś Ginso na przykład na Sonie i chcecie wbić 9, to naprawdę grajcie na niej Heala, czyli aktualnie zielona Sona jest o wiele silniejsza od fioletowej, zaufajcie mi. Także jeżeli macie jakieś właśnie statiki, Ginso, to naprawdę Sonę również na 10 poziomie możecie wstawić. I dobrze, jeszcze chciałem Wam pokazać wersję legendarną. Co to znaczy? Wejdźmy sobie najlepiej tutaj. Już Wam mówię, set 10 i legendarny board. Problem z legendarnym boardem jest taki, że albo ryzykujecie na 9 poziomie i sprzedajecie headlinera i ryzykujecie do zera, że wyleci Wam jakiś tam headliner, co nie jest złym sposobem, ponieważ często jak sprzedaję headlinera na 9, żeby hitnąć coś lepszego, albo na przykład chcę zamienić Zeda na Eza, no bo Zed wydaje mi się w tym spocie trochę gorszy i przypadkowo traficie Luciana w headlinerze, bo macie jednak tam jakieś 3%, czy już nie pamiętam ile dokładnie, albo traficie Gina, to możecie zagrać po prostu legendarny board, zamienić ten swój AD Flex na po prostu 9-10 poziom, albo macie takie augmenty jak augment do tej kompozycji, czyli na przykład late game specjalist, albo jest jeszcze ten drugi, który daje Wam 9 level i 32 golda, albo daje Wam po prostu na 9 poziomie jakieś tam 80% expa i wtedy od razu możecie wejść w 10 i wtedy na 10 poziomie już w 100% traficie swojego headlinera za 5 golda, więc jeśli chodzi o granie Luciana, to chcecie Luciana w jazzie, rapid fire Lucian znowu Wam nic nie daje, a dzięki 4 jazzom będziecie mieli kolosalne ilości obrażeń. Jeśli chodzi o naszego Lucka, no to chcemy zużyć Ginso, Red Buffa oraz Infinity Age, ale ważne jest Ginso, no bo Ginso dostało zmianę, że teraz na Lucianie działa, kiedyś nie działało. Do tego można dać tutaj Deadblade'a, Giant Slayera, Red Buffa, Hoya,
naprawdę wszystko, Gunblade'a i tak dalej. Jeśli chodzi o naszego Gina, jak Gina traficie w headlinerze, no to Luciana możecie zagrać jako second carry na drugim poziomie, a do tego Gina, na Gina najważniejszy jest Blue Buff oraz Giant Slayer. Gunblade też mu bardzo, bardzo pomaga, bo działa on bardzo dobrze, bo dzięki tym czymś, co się pojawiają na benchu, to Gunblade leczy go kolosalnie, wręcz 80% chyba leczenia nagle ma. Do tego Sona, znowu zielona Sona jest o wiele silniejsza, do tego Ginso, Shojin na niej albo jakiś Static, na shortów są spoko. Na Azixa można dać Morello, można dać Archangel Staffa, można dać Blue Buffa, można jakieś stricte Shojiny, Rabadony i tak dalej grać, to jest wasz taki kolejny, drugi second carry. Jeśli chodzi o nasz frontlane, no to defensywne itemy na Illaoi, czyli właśnie Steadfasty, Warmogi, Shroudy, w sumie to powinien być tutaj Shroud, więc za chwilę to zmienię, a jeśli chodzi o off-tank itemy, no to Beteki, Titany, Steraki, czyli wszystko, co możecie przenieść na przykład z Zeda, albo z Akali KD, o której wspominałem, albo True Damage'owej, można na spokojnie tutaj dać na froncie. Do tego dostawiacie Thresha, aby aktywować cechy Guardianów i do tego set, który daje wam Bruzera oraz Moshera, czyli taka standardowa wersja. I z drugich wersji, czyli takiej przejście powiedzmy z Zeda, w razie czego jakby wam nie poleciał ani na 10, ani na 9 poziomie Lucian, ani Jin, tylko poleciałby wam na przykład Kane, albo poleciała wam by Qiyana, też można to na spokojnie zagrać. Gramy to samo co przed chwilą, czyli właśnie Jazz, Barda, Miss Fortune, Lucian oraz Ziggs. I do tego na froncie gramy Kane'a pod jakieś AP itemy, czyli Rabadony, Jad Gantlety, Hextech Gunblade'y, Hand of Justice, Edge of Light, też naprawdę jest na nim spoko. Jeśli chodzi o Qiyanę, to warto mieć na niej full leczenie, czyli właśnie Beteka, Hoya, Edge of Night, do tego Illaoi na tych samych itemach i do tego off-tankowe itemy na Yorika oraz jakiś Titan, Betek, właśnie QSS, czy chociażby tam Sterak Gage i naprawdę to spoko działa. Mam nadzieję, że mój wywód trochę wam się spodobał, bo wiele osób pytało właśnie, jak zagrać tą kompozycję. Też mało osób, pamiętajcie też, że jeżeli wchodzicie w obojętnie jaką kompozycję, to pamiętajcie, że na dole jak zjedziecie macie opis, jak tą kompozycję grać i tak dalej. Bo przykład chociażby, zobaczcie, jak wejdziecie w Adeflex, ten Adeflex jest stworzony już od 2-4 tygodni. I wszyscy grają to z moich widzów. I na przykład piszą mi na Discordzie później takie pierdy jak... Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego 5. rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Że no, nie hitnąłem ani Eza, ani Zeda, ale nikt nie spojrzy, że jest kolejna wersja tutaj z Poppy, tutaj z Caitlyn, tutaj z Akali. Na dole jak zjedziecie macie opis całkowity, jak tą kompozycję grać, co robić w danym momencie, więc naprawdę jeżeli korzystacie z dokumentu, to korzystajcie z niego dobrze. I mam nadzieję, że ten materiał niektórym z was się przyda, chociaż był bardzo późno, bo tak myślałem na początku, czy go nagrać, ale po chwili pomyślałem, przecież macie dokument, ale niektórzy z was naprawdę tą kompozycję grałem tylko w jeden sposób, a jest naprawdę ich mnóstwo. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem. Trzymajcie się, na razie i cześć!